Dobry wieczór. Nazywam się Tomasz Adam Kwiatkowski i razem z panią Margotowską zapraszam na pierwszy odcinek programu filmowo-kulturalnego PFK. Dobry wieczór. To jest właśnie pani Margotowska. Także proszę państwa, dzisiaj będziemy rozmawiać o panu Stanisławie Parei. Jest 11 czerwca 1987 roku. Essen w Niemczech. Godziny poranne. Administrator należącego do muzeum budynku z pokojami dla gości, dr Herbert Rickman, znalazł nieprzytomnego mężczyznę leżącego na korytarzu, przy drzwiach do mieszkania. Zadzwonił pod numer alarmowy 112. Mężczyzna trafił na intensywną terapię St. Joseph Katolisches Krankenhaus w Essen. Jeden z pracowników muzeum w Folkwang zawiadomił żonę mężczyzny. Kim jest osoba, o której mówię? Jest to pan Stanisław Bareja. Dziś akurat przypada 36. rocznica śmierci pana Stanisława Barei. Tak właśnie, to jest smutna rocznica. Proszę państwa, grupa facebookowa Miłośnicy Polskich Komedii i Seriali ma za patrona duchowego, jeżeli jeszcze do tej pory nie wiecie, nieodżałowanej pamięci pana Stanisława Bareję. W dzisiejszym programie będziemy rozmawiali właśnie o mistrzu komedii, panu Stanisławie Barei i jego twórczości. No, oczywiście osoby tak wybitnej i zasłużonej dla polskiej kultury i kinematografii nie można w jednym odcinku zamknąć. Dlatego temat pana Barei będzie przewijał się w innych odcinkach. Choć będziemy rozmawiać także o innych twórcach i filmach, programach, spektaklach telewizyjnych i poruszali inne tematy oraz aspekty szeroko pojętej kultury. Proszę państwa, zachęcam wszystkich serdecznie do subskrybowania, polubień, komentowania, udostępniania, a także zapraszania znajomych do naszych programów. Proszę pani. Razem z panem Tomaszem Adamem Kwiatkowskim będziemy tworzyć ten program, a także kolejne. Teraz, proszę państwa, chciałbym wszystkim zaprezentować to, co pan Stanisław Bareja mówił o swoim jednym z najbardziej rozpoznawalnych filmów. To znaczy, mam na myśli film Jest. Poczekaj, bo muszę pominąć reklamy. Na chwilę się pojawi wypowiedź pana Stanisława Barei. O filmie mówi. YouTube ma swoje prawa. Ten mój ostatni filmik w moim założeniu Staszka Tyma był opowieścią o prawdzie i kłamstwie.
To jest nie tyle opowieść o tym, jak jakiś działacz próbuje dostać paszport, tylko to jest opowieść o człowieku, który nie mówi słowa prawdy. Zresztą tak samo nie mówi prawdy ani razu jego partnerka, nie mówi o jego koledzy i tak dalej, ale mistrzem kłamstwa jest on i dlatego wygrywa. Prawdę mówią tylko prostacy, którzy tam są przez nich wszystkich manipulowani i sterowani. I wydaje mi się, że po prostu śmiech służy mi jako łatwiejszy sposób dotarcia do ludzi, ponieważ te moje filmy ogląda bardzo dużo widzów. No to myślę tak, na straty nikogo nie narażam. One przynoszą zysk, czyli przedsiębiorstwo powinno być ze mnie zadowolone. Ja mówię to, co myślę. I wydaje mi się, że ludziom wskazuje na pewne niebezpieczeństwa, ostrzegam ich przed czymś, a że się przy tym bawią, to już trudno, to już jest ten koszt, który musimy zapłacić. To właśnie była wypowiedź pana Stanisława Barei. To chyba już wszystko na ten temat. Proszę pani. Proszę przybliżyć życiorys pana Barei i kontekst historyczny. Pan Stanisław Bareja urodził się 5 grudnia 1929 roku w Warszawie i spędził dzieciństwo w stolicy. Rodzina pana Barei przeniosła się po II wojnie światowej do Jeleniej Góry i tam pan Stanisław Bareja ukończył liceum. Następnie studiował w Łódzkiej Szkole Filmowej na Wydziale Reżyserii i tam uzyskał dyplom, ale już nie będę ze szczegółami, kiedy ten dyplom uzyskał. Tam tworzył pierwsze filmy, podczas studiów jeszcze powstał film właśnie ten dyplomowy, to był film Gorące czapki, następnie Etiuda, Drugie sumienie z 1953 roku. Za film Poszukiwany, poszukiwana, który miał premierę w kwietniu 1973 roku, ten film został nagrodzony na festiwalu w Queen's Council of the Arts. Pan Stanisław Bareja tworzył, współpracował wspólnie z Jackiem Fedorowiczem, między innymi Jacek Fedorowicz, Jerzy Dobrowolski, Janusz Płoński, oczywiście Stanisław Tym i inni. Występował również, podobnie jak Alfred Hitchcock, w swoich filmach. Był żonaty z Hanną Kotkowską i żona pana Stanisława Barei była absolwentką, jest absolwentką historii sztuki. Mieli dwoje dzieci. Pan Stanisław Bareja był zaangażowany w działalność Komitetu Obrony Robotników, przewiózł do Polski powielacz, przekazał niezależnej oficynie Nowa przez V ten powielacz. Jeszcze chciałam, bo zapomniałam o tym, że inspirował się opowieściami swojej żony i na podstawie takiej opowieści powstał wybitny film Poszukiwany, poszukiwana. Także ta historia była zainspirowana opowieścią. Poszukiwany, poszukiwana. Ale tak. Natomiast tutaj zapytał się mnie pan o ten kontekst historyczny. No właśnie. To właśnie to osadzenie w kontekście. I w roku 2022 pani Dorota Skodarczak wydała książkę Stanisława Bareja, jego czasy i film. I ona tutaj stwierdza, że nie można zrozumieć człowieka ani jego dzieła poza kontekstem historycznym. A według mnie czasy, w których ktoś żyje, no, mają wpływ na życie i twórczość każdego artysty. Dlatego chcę osadzić te czasy, w których przyszedł na świat pan Stanisław Bareja. Było to 5 grudnia 1929 roku. To były czasy niespokojne. W kraju nie było stabilnej sytuacji. Po zamachu w 1926 roku rządził obóz Piłsudczyków i dominującą postacią był marszałek Józef Piłsudski. W tamtym czasie prezydentem był profesor Ignacy Mościcki. I wybitny naukowiec z Politechniki Lwowskiej. Jeszcze może tutaj to jest ten 5 grudnia 1929 roku, natomiast rodzice
wzięli ślub w 1900, w takim kontekście filmowym jeszcze chciałam osadzić, rodzice pana Stanisława Barei wzięli ślub w 1927 roku. No tak. I w tym roku właśnie powstał pierwszy film dźwiękowy Śpiewak Jazz Bandu. Czyli tutaj jakoś taki jeszcze kontekst filmowy. Natomiast tutaj jeszcze jest taka sytuacja, ponieważ ja wspomniałam, i to jest bardzo ważne, że ten obóz rządzący, on często używał tak zwanych nieznanych sprawców, w cudzysłowie, do, no powiedzmy, regulowania, powiedzmy, swoich jakichś konfliktów z opozycją. No to się zawsze dzieje wszędzie, na całym świecie. Jednym z takich pobitych przez nieznanych sprawców był dziennikarz i pisarz Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Autor nikodemadyzmu. Tak, który w swoich książkach często ostro krytykował rządzących i przez to trafił na czarną listę. W konsekwencji jego książki zostały wycofane z bibliotek, a później trafiły na przemiał. No. I tutaj jest taka właśnie sytuacja, że paradoksalnie twórczość Dołęgi Mostowicza na fali, tutaj znowu w cudzysłowie, niestety musi być cudzysłów, że tak zwanej odwilży, mówię o 1956 roku, no, ta twórczość zaczęła się cieszyć popularnością, ponieważ władzy komunistycznej no, podobała się ta krytyka obozu sanacyjnego, który rządził w Polsce po 1926 roku. I to był atrakcyjny temat. No, pan Bareja pracował w 1956 roku przy ekranizacji pierwszej nikodematyzmu. Właśnie chcę o tym powiedzieć, że pan Stanisław Bareja był związany z zespołem filmowym Rytm. Wówczas właśnie powstał film nikodemdyzma i reżyserem był Jan Rybkowski, a pan Stanisław Bareja był asystentem. I tutaj już może kończąc mój taki przydługą wypowiedź, chcę zaznaczyć, że pan Stanisław Bareja i Tadeusz Dołęga-Mostowicz są podobni, ponieważ nie cieszyli się sympatią rządzących, a pan Stanisław Bareja był zainspirowany nikodemantyzmą i stworzył postać Stanisława Anioła. Ja tutaj nazwałam, tak, on był takim dyzmą z PRL-u, w serialu Alternatywy 4. No, oparł sylwetkę pana Wilhelmiego na serialu, serialowej roli pana Wilhelmiego. Także tutaj tylko jeszcze dodam, że pan Wilhelmi jest razem z panem Stanisławem Bareją także duchowym patronem grupy miłośnicy polskich filmów i seriali. Także to jest wszystko powiązane. Wszystko łączy się ze wszystkim, jak mówił Leonardo da Vinci. Ale pytał mnie pan przed tym programem, tak prywatnie, który film wywarł na mnie największe wrażenie twórczości? Mówiła pani o filmie Dotknięcie nocy. Tak, tak. Ja jest to bardzo... uwielbiam gatunek noir i pan Stanisław Bareja filmem Dotknięcie nocy z 1961 roku złożył hołd kinu noir, ponieważ pan Stanisław Bareja uwielbiał amerykańskie filmy, ale również ten gatunek noir. To znaczy, chciałbym tutaj w tym miejscu dodać taką opowieść z mojego życia. Na początku lat 90. starałem się dostać na reżyserię w łódzkiej filmówce. No niestety w tamtych czasach było to bardzo trudne, żeby bez kontaktów czy pieniędzy się dostać na reżyserię. Ale w tamtych czasach moim kolegą był Rafał Wieczyński, który studiował już wtedy reżyserię i on mnie zaprotegował, żebym mógł jako wolny słuchacz chodzić na różnego rodzaju wykłady z reżyserii. I między innymi bywałem także na wykładach ówczesnego rektora łódzkiej filmówki, pana Wojciecha Hasa.
Chciałbym tylko jeszcze zaznaczyć, że pan Wojciech Has na przykład nakręcił pierwszy film Lalka, bo potem już był także serial, ale to był bardzo ważny film z 1968 roku między innymi. I pan Wojciech Has opowiadał o tym, że na wykładzie właśnie, że pan Stanisław Bareja był zafascynowany filmem noir i film Dotknięcie nocy jest hołdem złożonym filmowi noir, bo pan Bareja, tak jak wcześniej już mówiłem, no, fascynował się bardzo komediami i dlatego sam kręcił komedię. Także to jest tutaj taka historia z mojego życia. I jeszcze teraz chciałbym zapytać się panią, żeby pani coś powiedziała na temat terminu bareizm. Tak. Dzisiaj to określenie bareizm kojarzy nam się z jakimś zabawnym absurdem, który dotykał przeciętnego obywatela w PRL-u, w Polsce, nie tylko socjalistycznej. Natomiast wydźwięk był zupełnie pejoratywny tego określenia bareizm. Twórcą tego określenia bareizm był reżyser Kazimierz Kuc i powstał to określenie bareizm powstało w zupełnie innym celu w roku chyba 69 albo 68. Tak. I to było, chciał skrytykować. Kazimierz Kuc chciał skrytykować film Żona dla Australijczyka. No było to bardzo nieelegancki ze strony pana Kuca. Tak, użył, ale to tutaj było takie nawet sformułowanie, że bareizm oznaczało głupi i infantylny gatunek dowcipu, który przyciąga do kin masy. Jakieś tam tłumy, może bezrefleksyjne, no, ludzi bez gustu. Coś bardzo nieładne, ale to... Właśnie taki, to był taki pejoratywny wydźwięk, tak, o którym my dzisiaj nie mamy pojęcia, bo my dzisiaj właśnie patrzymy w tym sensie pozytywnym, czyli jak coś może po prostu zmienić znaczenie. Tak, to... No... No tak, no to jest no, nieładnie ze strony innego reżysera, tym bardziej, no, że dzieła pana Barei są niezwykłe, ponadczasowe. W każdym momencie historii jest to... Powody były, żeby raz, że pan Kuc należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ale również były powody, może obawiał się konkurencji, a i słusznie się obawiał, co później wyjaśnimy. Dlaczego? No właśnie, to jest... Tak jak powiedziałam o tym, że partia, to tutaj właśnie no, cenzura jednak poprawiała, mówię w cudzysłowie znowu, po raz trzeci mówię, poprawiała teksty. I żeby to nie były... Żeby one nie krytykowały za bardzo tamtego systemu. Ale mistrz Bareja mimo wszystko śmiał się z tej rzeczywistości PRL-owskiej. Przepraszam, że tutaj wejdę pani słowo, ale w zapowiedzi do programu chciałem zaznaczyć, że w naszym programie pojawi się osoba związana niejako z panem Bareją i to jest gość specjalny. Tak, ale jeszcze podpowiedź do tego gościa specjalnego. Ten gość specjalny wystąpił w serialu Kariera Nikodema Dyzmy. Taka podpowiedź. Też, ale oprócz tego, ta pani, bo to jest pani, zaraz się do wszystkiego dowiemy. Jest to gość specjalny, pani Liliana Komorowska. Brawo. Wystąpiła w ostatnim odcinku Alternatywy 4 jako gość delegacji z zagranicy. Niezapomniana rola. Dzwonię do pani Liliany. Gdzie teraz jest pani Liliana? W Nowym Jorku. Okay. Mam nadzieję, że za chwilę uzyskamy połączenie.
I to jest nasz taki, no, mam nadzieję, pozytywny właśnie kontekst całości, spinający całość. No nic, chwilowo nie mogę się połączyć, ale zrobimy to za momencik. A w tym momencie jeszcze tak, żebym chciał wrócić do jednego z okresów życia pana Stanisława Baryi, bardzo ważnego. Dlatego tutaj jest ten kontekst historyczno-polityczny bardzo ważny w przypadku pana Stanisława Baryi, bo scenariusze filmów były w czasach PRL-u bardzo uważnie czytane przez cenzorów, no i oczywiście odpowiednio poprawiane, by nie udało się przemycić zbyt wielu scen krytycznych względem systemu. A jaki ten system był, to każdy wie, który choćby przez trochę żył w tamtych czasach. Więc od pewnego momentu celowo utrudniano nawet realizację produkcji, zwłaszcza tych o prześmiewczym wydźwięku. A przecież filmy pana Baryi są przepełnione takimi, wypełnione takimi smaczkami, które wbijały szpilkę w tamtą władzę. Ale jednak nie powstrzymywała to mistrza w śmianiu się z komunistycznej rzeczywistości. Satyra w wykonaniu pana Baryi była dla partyjnej wierchuszki zbyt trudna do przełknięcia, a on znowuż był tego świadom i tworzył kolejne filmy. Mam tutaj taki artykuł pana Macieja Replewicza. Zacytuję. Na przekór dominującemu nurtowi filmom Hasa, Kawalerowicza i Wajdy chciał bawić i rozśmieszać bez metafizyki i mistycyzmu, bez wnikliwych analiz ludzkiej psychiki, bez dramatycznych rozliczeń z wojenną przeszłością. Stanisław Baryja od zawsze chciał realizować komedię, mając świadomość, że to trudny i niewdzięczny wybór. W oczach krytyków przy utytułowanych filmach kolegów każda komedia była na przegranej pozycji. Wspomniałem tutaj w tym cytacie o panu Hasie, który w tamtych czasach nie był zwolennikiem pana Baryi. Dopiero w późniejszym okresie, jak sam przyznał w czasie tego wykładu, o którym mówiłem, że dopiero po latach docenił pana Baryję. Wrócę tutaj właśnie do tego, co tam mówiłem o tych politycznych aspektach. Były inne problemy. Polscy filmowcy w latach 60., 70. i 80. nie mieli łatwego życia. Pan Baryja złożył do oceny projekt filmu muzycznego Przygoda z piosenką, o którym za chwilę tutaj będziemy też rozmawiać, bo to jest ważny aspekt, proszę Państwa. To jest tak. Komisja scenariuszy nakazała wprowadzenie licznych zmian, w tym zastąpienie Wiednia Paryżem. Kłopot polegał jednak na tym, że wyjazd za granicę do stolicy złego kapitalistycznego kraju w celu nakręcenia całego filmu nie wchodził w grę. Dlatego na paryski deptak ucharakteryzowano okolice wejścia do Teatru Wielkiego w Łodzi. No, to jest kompletny absurd, no ale takich absurdów w tamtych czasach było o wiele więcej. Albo na przykład plenerowe sceny musiały jednak powstać we właściwej lokalizacji, więc po długich bojach z biurokracją i to nawet w dosyć mocno okrojonym składzie, ekipa filmowa pojechała nad Sekwanem. No niestety, na miejscu okazało się, że Francuzi niespecjalnie się przejmują tym, żeby jakoś się pojawić w tych filmach jako statyści. I na przykład pan Baryja zagrał przechodnia wyposażonego w tradycyjną bagietkę. No ale to nie był koniec problemów, bo partia zaczęła rzucać mu kłody pod nogi. Zresztą tak samo jak i koledzy filmowcy, wspomniany pan Kut. No, pomijając, że władza, no dobrze, no ale koledzy po fachu, no nic. No. Tak, ale może teraz przejdę do tej konkurencji. Mhm. Tak. Przede wszystkim to jeszcze chciałam powiedzieć, że Zaraz. Mamy chyba panią. O, jest pani Liliana z nami. Jest. Wspaniale.
Halo, halo. Dzień dobry, pani Liliano. Dzień dobry, witam, witam. O, to teraz jeszcze do programu dołączę pani zdjęcie. Mhm. Jest już pani z nami, dlatego tutaj jest pani uhonorowana jako pani. A teraz jeszcze... Dzień dobry. A możemy kamerkę włączyć, czy nie? No raczej jest to utrudnione, bo tutaj są przeciwności techniczne, zawiłości, także no to tutaj... No... Tak samo jak pan reżyser Stanisław Bareja miał problemy, trudności techniczne, to i u mnie tutaj też są. Ale przejdźmy teraz do serialu Alternatywy 4, w którym to pani zagrała drobny epizod w ostatnim odcinku. Oddaję pani głos. Dobrze. Więc muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawa historia, dlatego że ja właściwie zapomniałam, że ja w ogóle wystąpiłam w tym niezwykłym i kultowym projekcie, a to właśnie dlatego, że to był taki epizodzik. Ale potem, jak zaczęłam grzebać w pamięci, to przypomniałam sobie, że przed... Nie wiem, o co chodzi? Nie słyszymy. Zaraz, bo może jeszcze raz spróbuję zadzwonić. No i to są właśnie takie jakieś techniczne zawiłości. No, nie zapominajmy, że jesteśmy w trzech różnych krajach i jeszcze innych. No właśnie. Pani Liliana jest w Nowym Jorku, ja jestem w Londynie, a pani Margotowska jest w Łodzi. Także to czasami tak się właśnie... To jest duży rozrzut. To jest duży rozrzut. Różnice czasowe wchodzą w rachubę. Różnice kontynentów. No, no to żeśmy się jakoś rozłączyli, nie wiem dlaczego. U mnie jest bardzo dobry internet. Niestety, no, więc to, czasami tak dalej. Gra. Proszę kontynuować, pani Liliano. Więc producenci tego serialu poszli do Solidarności, żeby dostać pozwolenie, żeby aktorzy grali. Wie pan, aktorzy pierwszej wody. Jak ja sobie odświeżyłam, kto w tym serialu przez te 9 odcinków wystąpił, to muszę panu powiedzieć, że ja jestem bardzo dumna z tego, że uczestniczyłam w tym filmie, ponieważ to jest plejada największych aktorów w historii tamtejszej. Lat 70., 80., lat 60. No przecież to jest niesamowite. Ja jestem wręcz zaskoczona, ponieważ znam ich, nie dosyć, że znam. Oczywiście, że z Rokiem Wilhelmi zaczynałam zaraz po szkole teatralnej w takim telewizyjnym, pięknym spektaklu, który się nazywał Czarownice z Salem, w którym zagrałam Abigail razem z Rokiem Wilhelmim. W związku z tym, poza tym zagrałam z nim jeszcze później w serialu Nikodem Dyzma. Także myśmy już się spotykali bardzo często. Także Stanisława Anioła grał mój anioł, Stróż. No i nagle się okazało, że jestem na tym planie filmowym, gdzie i Wojtek Pokora, i Jerzy Kryszak, i Kazimierz Kaczor, i pan... Wspaniały aktor Wojt i Stasia Cywińska, i Jerzy Turek, i Ewa Ziętek, i Pyrkosz, no, i Pączek, no to po prostu niebywałe. No ja byłam w tym wszystkim i teraz tak, pan reżyser Stasiu, który zresztą był prawą ręką i był asystentem reżysera przy Nikodemie Dyzmy, widział mnie już, jak ja raczkowałam w szkole teatralnej, więc przyszedł do mnie i powiedział tak: Lila, nie będziesz grała głównej roli, ponieważ to już są wszystko role obsadzone, ale mam dla ciebie fajny epizod. Ty będziesz się wyróżniała jako członkini delegacji burmistrzów światowych. No i przyjeżdżamy na to blokowisko i co widzimy? Widzimy, że jest po prostu burdel na kółkach. Że wszystko się wali, że lokatorzy są pijani, że nic nie działa. Więc my totalnie w szoku uciekamy. Ja tą parasoleczką różowitką, którą trzymam w ręce i widzę, że rzeczywiście Stasio mnie tak ślicznie kręci, bo zawsze jestem gdzieś tam albo widoczna, albo mam te wielkie reakcje aktorskie.
Także tak, tak, się cieszę, no, oczywiście, że Wiesiu Gołas gdzieś tam był w innych odcinkach, że Janusz Gajos, Wiesiu Gołas i Janusz Gajos. Janusz Gajos to jest kolega z mojego teatru dramatycznego, który mnie nosił na rękach. Jak ojej! Robiłam film, jak robiłam na deskach taką szekspirowską sztukę, jak wam się podoba, grałam Odrę. Także to są po prostu przepiękne wspomnienia. Nostalgiczne. I to jedyny, ostatni, bo ja już byłam, po drugiej stronie praktycznie, ponieważ ja już jechałam do Stanów i to był jedyny, ostatni moment dla mnie, żebym się jeszcze zarejestrowała na kamerze i potem ja wyjeżdżam, a ten serial jeszcze się ciągnie. Bo ja wyjechałam w końcu 82 roku, a ten serial kręcił się do 83. No i co? No ja w życiu go nie widziałam. Dlatego mam prawo powiedzieć, że nie pamiętałam, że ja się nawet zarejestrowałam tym. A tu się okazuje, że wszyscy przy okazji jeszcze Emil Karewicz, którego wszyscy kochali, Wojtek Siemien, który mnie był moim profesorem poezji, przygotowywał mnie zresztą do szkoły teatralnej na egzaminy. No, i jeszcze moja koleżanka Danusia Kowalska, która jest cudowną aktorką i która też zagrała tam jakąś fajną rolę. Także muszę powiedzieć, że to był piękny czas. Jak również to, że pan Barea jest takim reżyserem, który może w tamtych latach nie był popularny, ponieważ komedia to nie jest wyższa sztuka, z wyższej półki, a jednak te jego komedie wszystkie, czy Żona dla Australijczyka, czy Małżeństwo z rozsądku, to w latach 60. To było coś, co było takim kanonem filmowym tamtych czasów. To jest swoiste świadectwo epoki, w której rządził kto? No byliśmy pod pantoflem komunisty Władysława Gomułki i tej straszliwej zaczadziałej ZSRR. No a potem w czasach Gierka, potem on robił jakie filmy? No poszukiwane, nie ma Róży bez ognia. To wszystko w duecie z Jackiem Fedorowiczem, a potem już ze Stanisławem Tymem, Miś i parę innych tych wspaniałych seriali właśnie, ten serial Alternatywy 4. Także wydaje mi się, że on się obronił i on broni się przed tym sformułowaniem Kuca, który mówił, że to był bareizm, czyli powiedzmy sobie taki kicz, powiedzmy sobie takie coś, co można by jakby powiedzieć w sposób taki nonchalancki. Ja uważam, że właśnie za to, że Barea robił i był tak niezwykle oddany i prawdziwy w tym, co robił. W swojej sztuce i ma swoją gwiazdę w Alei Gwiazd w Łodzi. Jest laureatem specjalnej Złotej Kaczki, który przyznano mu na stulecie polskiego kina w kategorii reżyser komediowy stulecia. Tak. I tym bym chciała zakończyć. No, bardzo pani dziękujemy. Jesteśmy pod dużym wrażeniem. Pozdrawiam wszystkich i niech patrzą i niech śledzą moją karierę. Ja teraz mam taką komedię na Amazon, nazywa się My Wacko Parents i mamy na playerze.pl taki serial z Joasią Kulicz i z Mirosławem Bako, który się nazywa Pańczyna. Dziękujemy pani bardzo. Jesteśmy naprawdę pod dużym wrażeniem. Dziękuję ślicznie. Do widzenia. Dziękuję. Pozdrawiamy. Pozdrawiam. Wspaniale, co można dodać po takich wypowiedziach? No to jest, no tak. Duża rzecz, że nam się udało pozyskać panią Lilianę do naszego programu. Wspaniałe i dosłownie obawialiśmy właśnie określenie bareizm i pani Liliana Komorowska idealnie oddała istotę tego bareizmu, właśnie ten wydźwięk pejoratywny. No pani Liliana się bardzo przyłożyła tutaj do tematu. Dobrze, to wróćmy w takim razie, do dyskusji na temat pana Stanisława Barei, bo tutaj to... Chciałabym właśnie kontynuować tę sytuację, to znaczy za moment wyjaśnię, dlaczego Kuc, bo ja widzę takie dwie przyczyny, dla których on tak się wyzłośliwiał tym określeniem bareizmu. Natomiast musimy tutaj dodać, bo nie wiem, czy nasi słuchacze o tym wiedzą, ale komedie otrzymywały zaledwie od 30 do 50%
jak te filmy właśnie poprawnie ideowo, te inne filmy. Więc tutaj no, dostawały mniej pieniędzy, dostawały mniejszy przydział taśmy filmowej, no, jak również sprzęt. Miś został bardzo mocno okrojony. Tak, ale jeszcze chciałam powiedzieć o sprzęcie, no bardzo przestarzałym, ponieważ pan Stanisław Bareja, jego operatorzy korzystali z kamery z 1943 roku. To była kamera po Niemcach znaleziona w stodole. Ale reżyser wielokrotnie podkreślał, że problemy ze sprzętem to były niczym w porównaniu z problemami z cenzurą. A teraz chciałabym do tego drugiego powodu, bo pierwszy powód, dla którego pan Kazimierz Kucy tak można powiedzieć, używał tego określenia bareizm, to była właśnie ta przynależność pana Kuca do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ale drugi wydźwięk to jest sukces finansowy i właśnie to było przykre dla pana Kuca, że sukces tych w cudzysłowie głupiutkich filmów, ponieważ film właśnie chyba nie ma Róży bez ognia, tak? Zarobił 16 milionów. No, Brunet wieczorową porą, przecież także, tak. Czy na przykład Poszukiwana, to były przeboje kasowe. Ale tak, i to były miliony. Bo chciałbym tutaj miliony. Właśnie powiedzieć, że te filmy były niepoprawne politycznie, tak można to teraz powiedzieć, więc to w taki był czas. W samym scenariuszu Misia cenzura kazała usunąć bądź zmienić aż 30 scen. To jest, no, został zmasakrowany ten film. Tak. Efekt był taki, tak, że... Nawet mówiliśmy, że on został wręcz wykastrowany, no właśnie. A później w recenzji napisano, że to jest zlepek gagów. Oczywiście tak nie no, było. No niestety było... efekt był taki, że film nawet świeżo po wypuszczeniu do kin wyglądał, jakby coś z niego na prędce wycięto. Być może właśnie dlatego, bez niewątpliwego sukcesu, piąte miejsce w rankingu polskich filmów na rok 1981. 626 tysięcy widzów do grudnia tegoż roku poszło ludzi do kin, a jednak recenzje nie należały do pochlebnych. W Przyjaciółce, tym piśmie, napisano, zacytuję tutaj, otrzymaliśmy zlepek gagów i skeczów dość nieudolnie trzymających się kupy i wyraźnie niedopracowanych reżysersko i scenariuszowo. Niektóre z nich zresztą dowcipne i oryginalne. No jednak, skoro wszystko razem przypomina raczej estradową składankę niżli filmową komedię z prawdziwego zdarzenia. Zdecydowanie najśmieszniejszy jest w tym filmie fakt, iż został on zrealizowany dokładnie rok temu i odesłany przez cenzurę na półki z powodów politycznych. To jest koniec cytatu z Przyjaciółki. No, to jest, jak można o takim filmie coś takiego napisać? No ale cóż, podczas kręcenia Misia pojawiały się problemy na każdym kroku. Najlepszym przykładem jest fakt, że ekipa filmowa nie mogła zdobyć prawdziwego baleronu i pęta kiełbasy. Takich rarytasów nie należało przecież pokazywać na ekranie, bo to było niepoprawne. Jakby można coś takiego pokazać? A zresztą w tamtych czasach o wędliny było trudniej niż o paszporty nawet i wizy do Wielkiej Brytanii. A po pokazaniu gotowego filmu cenzurze okazało się, że scena ukazująca bardzo soczystą polską szynkę do kupienia w Londynie nie nadaje się do wyświetlenia w krajowych kinach. No, kompletny absurd. I pani tutaj właśnie, bo chciałem, żeby pani coś więcej powiedziała na temat sukcesu głupiutkich filmów. Tak. Takim sukcesem był sukces filmu, już mówiłam, Nie ma róży bez ognia. Mhm. 3 miliony widzów w Polsce, 9 milionów widzów za granicą, 16 milionów złotych zarobił ten film. Nie ma róży bez ognia. Tak. Tak, oczywiście mówiłam o Nie ma róży bez ognia. Mhm. Również inne filmy odnotowały sukces finansowy, tak jak pan poprzednio wspomniał, Brunet wieczorową porą. Dlatego, i tutaj właśnie chcę jeszcze zaartykułować, że raz, że to nie było zgodne tutaj w przypadku pana Kuca, że filmy Barei nie były zgodne właśnie z ideologią,
A następnie tutaj ten wydźwięk finansowy, to przecież bardzo dobrze, że film zarabia. Natomiast w tamtych czasach te filmy poprawne ideowo ledwo może koszty produkcji się zwracały. I to było największą solą w oku tych filmowców, tak jak Kuc Kazimierz, no, który niszczył pana Bareję. To trzeba powiedzieć wprost. No, tak, ale teraz jeszcze właśnie ten bareizm, który no został wymyślony przez pana Kuca, można, chciałam właśnie tutaj przypomnieć taki przykład, że pan Stanisław Bareja żył w epoce bareizmów i takim przykładem konkretnym może być donos sąsiadki na pana Stanisława Bareję, która stwierdziła, że pan Stanisław Bareja remontuje sobie mieszkanie na koszt filmu. Tymczasem tam kręcono poszukiwana. To jest jaskrawy przykład. A właśnie tutaj, jak już pani wspomniała o bareizmach, to chciałbym tutaj też zaktywizować naszych widzów do rozpoznania, co to za cytat jest. Sprzątaczka podawała kurczaka brudną ścierką. I kto to powiedział? W jakim filmie? No i w jakim kontekście? Proszę bardzo. Jeżeli państwo chcieliby też wziąć udział, jakiś komentarz, może proszę, zachęcam wszystkich. Także to tak. Proszę kontynuować. Tak, chciałam, bo jeszcze nie uzupełniłam przebiegu kariery artystycznej pana Stanisława Barei. Nie mówiłam jeszcze o tym, że w latach 1955-1959 był asystentem Antoniego Bogdziewicza, Jana Rybkowskiego oczywiście, ale z Janem Rybkowskim również pracował jako drugi reżyser. Również z Tadeuszem Makarczyńskim, również jako drugi reżyser. I tutaj właśnie już mówiliśmy wielokrotnie o filmie Małżeństwo, zaraz, żona dla, zaraz, jak to było, mąż swojej żony. Mąż tak, swojej żony. To tutaj za dużo tych mężów i żon. Tak, debiut jako reżyser był w 1960 roku jako mąż swojej żony. Właśnie rok później, w 1961 było to wspomniane również Dotknięcie nocy. Ale tutaj chciałabym wspomnieć, że reżyser powiedział w wywiadzie dla magazynu Kino, że tak naprawdę to on się urodził po to, żeby robić komedię. To jest jego właśnie wypowiedź z 1967 roku, czyli był całkiem świadomy. Natomiast później, i o tym również wspomniała pani Liliana Komorowska, że natomiast otrzymujemy zupełnie nowego Bareję. Objawia się nowy Bareję i to ta cezura występuje od filmu Poszukiwany, Poszukiwana. Czyli te lata 70., 80. to już jest nowy Bareja. Może bardziej świadomy również. No tak, bo on moim zdaniem dojrzał artystycznie i coraz więcej takich szpilek wbijał no, w to, co się działo w tamtych czasach. No, tak. Dziwnych. I tutaj te filmy właśnie Poszukiwany, Poszukiwana i Nie ma róży bez ognia, to była współpraca przy scenariuszu z Jackiem Fedorowiczem, a Brunet, Wieczorową porą, Miś. I co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, to jest współpraca z panem Stanisławem Tymem. I te komedie Barei zaczynają mieć wtedy kłopoty. Właśnie to, o czym pan mówił, te ingerencje w scenariusze i już w całe powstałe filmy. I jeżeli pan pozwoli, to zacytuję Macieja Pawlickiego. Tak. Który mówi o Barei, że pokazał nam, o panu że Barei. Nasz świat stoi na głowie, a my udajemy, że tego nie widzimy, albo nie widzimy naprawdę. No, tutaj chciałbym właśnie o tych absurdach na przykład powiedzieć, jak to w praktyce wyglądało. No, najlepszym przykładem
jest scena w filmie Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, kiedy to dwóch panów, pan Nalberczak Józef i pan Marian Łącz, rozmawiają, właściwie jest to właściwie, tak, no oczywiście, właściwie no tutaj jest to tak naprawdę no esencja, no to jest kompletny absurd, jak można 8 godzin spędzić w komunikacji, żeby móc dojeżdżać do pracy, no to jest coś zupełnie, no, abstrakcyjnego, no to nie da się tego normalnie jakoś oddać. Jak można żyć dla pracy tylko? Tak, to właśnie w tym systemie. I tutaj właśnie reżyser, można powiedzieć, że miał wybitne oko. Korzystał z takich doświadczeń życiowych, wyłapywał te scenki. Mhm. I te filmy również w takim aspekcie, również to, że korzystał ze swoich mebli, sprzętów, mieszkania. Również można mówić o wymiarze dokumentalnym. Natomiast jak właśnie nie tylko krytycy krytykowali, bo już wspomniane środowisko, o czym również mówiła pani Liliana Komorowska, to było, można powiedzieć, że to było bardzo trudne. Może to nawet przyspieszyło chorobę. No, całe życie się użerał właśnie z takimi, no, to naprawdę musiało być wykańczające. Tak, i pozwolę sobie właśnie teraz powiedzieć, zacytować, bo to jest bardzo mocne. Maciej Pawlicki, rok 1988. Bareja jest tylko jedyny w swoim rodzaju. I on z uporem zapisuje właśnie absurdy rzeczywistości. To takiej wypowiedzi doczekał się Stanisław Bareja już po śmierci, bo to było w 1988 roku. Tak, tak. A propos jeszcze tych, którzy współpracowali z panem Stanisławem Bareją, Jacek Fedorowicz właśnie, który współpracował z reżyserem, wypowiadał się na temat tej współpracy i twierdził, że mieli taki ustalony podział ról, że Staszek rzucał jakiś pomysł ogólny, organizujący fabułę, a potem dorzucał jeszcze śmieszne sytuacje. I te bareizmy, właśnie tutaj chciałbym jeszcze jedną rzecz właśnie, żeby zaktywizować państwa. Następny bareizm, no cytat, także to jest coś takiego. Ile osób stało w aptece w kolejce w filmie Miś? No i kto przez telefon rozmawiał? Ale to nie jest pani zadanie, żeby odgadnąć. Wiem, ale nie powiem. No tak. Także to jest, cóż. Proszę państwa, jeżeli będziecie chcieli, to możecie w cytatach odpowiadać na pytanie, ile osób stało w kolejce w aptece w filmie Miś. Dobrze, to wracamy jeszcze do tego, co pani o tym, o czym pani mówiła. Tak, właśnie powiedziałam o tej współpracy i cytat z Jacka Fedorowicza, ale właśnie tutaj taka niebywała zdolność była do dorzucania tych śmiesznych sytuacji do filmów, ponieważ oczywiście pan Stanisław Bareja był bardzo dowcipnym człowiekiem, ale umiał wyłapywać z życia takie scenki, takie zabawne scenki, albo takie scenki, które bardzo dużo mówiły o rzeczywistości. I właśnie
Pani, oczywiście pani Komorowska już mówiła o szczególnym miejscu w twórczości Stanisława Barei, jakim były właśnie te seriale zmienione, Alternatywy 4, a później Zmiennicy. Mówiła również, że reżyser został pośmiertnie uhonorowany odznaczeniami, między innymi w 2006 roku odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Mówiła również o tym, że otrzymał Złotą Kaczkę, ponieważ został uznany najlepszym polskim reżyserem komediowym stulecia. Na szczęście został uhonorowany po śmierci. Oczywiście mówiła o Łódzkiej Gwieździe, prawda, że została odsłonięta w 2011 roku. Syn był obecny przy tym odsłonięciu gwiazdy w Łodzi. To jest przy Grand Hotel. No właśnie. Proszę Państwa, widzę, że tutaj jakaś aktywność pod postem jest. Także to na szczęście program jest przez Państwa oglądany. A nawet jeżeli ktoś przegapił, to i tak będzie dostępny już w formie zapisu na YouTubie. I link do tej naszej rozmowy umieszczę w grupie, żebyście Państwo mogli się zapoznać, jeżeli nie dołączyliście z jakichś powodów. To taka informacja. Powoli robi się smutno, ponieważ już wiemy niestety, jak ta historia się skończy. No właśnie. I teraz może przejdźmy do okoliczności, w jakich no niestety zakończyła się przygoda z filmami Życie pana Stanisława Barei. Także może pani tutaj by coś na ten temat jeszcze na zakończenie programu powiedziała. Tak, ponieważ mówił pan na początku, że pracownik wezwał karetkę pogotowia, która właśnie wiozła nieprzytomnego reżysera do szpitala i wtedy jeden z tych pracowników muzeum zawiadomił żonę pana Stanisława Barei i niestety na komendzie Milicji Obywatelskiej Szymanczewskiego 52 w Warszawie złożyła wniosek o wydanie paszportu w trybie pilnym, ale milicjanci nie wykazali zrozumienia, piętrzyli trudności formalne. I Hanna Kotkowska-Bareja... Całe życie pod górkę miał pan Bareja. ...w 2016 roku, że milicjanci wręcz twierdzili, że te telegramy ze szpitala, telegramy z muzeum są tylko po to, żeby wybrała wolność. Doszli do wniosku, że Hanna Kotkowska po prostu chce uciec na zachód, a jej mąż był umierający. I po tym nerwowym oczekiwaniu paszport wydano. A 14 czerwca 1987 roku pani Hanna Kotkowska-Bareja dotarła do szpitala w Essen, ale jej mąż już nie żył. Urna z prochami spoczęła w rodzinnym grobowcu przy ulicy Powsińskiej. No cóż, no, takim dosyć no, smutnym akcentem właściwie no, będziemy już kończyć nasz program. Także to mam nadzieję, że ten program jest dobry i będą chcieli Państwo wrócić do nas, żeby jeszcze usłyszeć kontynuację o innych historii tak. Pana Stanisława Barei. Szanowni Państwo, zapraszamy również na drugi odcinek naszego programu. Ale tematu na razie nie zdradzamy, chociaż będzie się działo. Chociaż dlatego, tak. To możecie być pewni, że będziemy poruszać kolejne bardzo dobre tematy. Tak jak powiedziałem, no, szeroko pojętej kultury. No, ale może i będą jakieś inne tematy ciekawe. Państwo sami będziecie mogli zdecydować,
Szanowni Państwo, właśnie. Dziękujemy za poświęcony czas. Mam nadzieję, że ci, którzy nie zdążyli obejrzeć programu na żywo, obejrzą na YouTube powtórki. Widzimy się w przyszłą sobotę. Do zobaczenia. Dziękujemy wszystkim za uwagę.